Hej kochani, witajcie w sobotę. Ja już standardowo w aucie. Jedziemy na zakupy, na zakupy, na zakupy. Jadę dzisiaj do hałdy. Tam będę robiła zakupy w Lidlu, standardowo. Do Action też tam pójdę. No i chcę iść tam do sklepu z butami Van Haren. Dlatego, że ostatnio kupiłam sobie tam buty. To są podróby Uksów. I powiem Wam, że tak mi się dobrze w tych butach chodzi. Ja już kiedyś miałam oryginalne Uksy. Bardzo je lubiłam, ale powiem Wam, że ja też je szybko zajechałam. A teraz robią takie fajne podróby, że w tygodniu do takiego codziennego biegania nie musimy przepłacać tyle pieniędzy, tylko mieć trochę tańsze i też wygodne. I ja kupiłam sobie w kolorze różu, ale dzisiaj jadę sobie dokupić jeszcze czarne, jak będą, bo ja tak gdzieś kupiłam z miesiąc temu, ale będą na pewno. Także jadę sobie czarne dokupić. No i dzisiaj u nas jest taka zwykła sobota po piątkowym huraganie. Dużo strat, bardzo dużo strat. Ludzie mają ogródki porozwalane. W niektórych domach też zostały pozrywane dachy. Także huragan dał o sobie znać. No i zacznijmy od tego, dlaczego ja 3 tygodnie nie pojawiam się na YouTubie, nic nie nagrywam. Powiem Wam, że czas ucieka mi bardzo szybko. Czas leci tak szybko, że tydzień dla mnie to jest tak jak poniedziałek i piątek, 2 dni i tydzień miga. No i w ostatnim czasie dużo się działo i ja właśnie powinnam nagrywać. Ale ja jestem tak głupia, że ja takie rzeczy sobie omijam. I to właśnie jest niedobrze. Niedobrze. Właśnie, że jak się dużo dzieje, to ja powinnam nagrywać. A ja teraz sobie tu siedzę znów sama w samochodzie z Martinem i teraz dopiero zaczynam nagrywać. A jak się coś dzieje, to nie ma nagrywania. Tak jak, nie wiem, no bo zacznę. Już bym chciała powiedzieć wszystko bardzo szybko. 2 tygodnie temu byli u mnie Piąteczka i pies. No i właśnie, co Aśka zrobiła? Aśka nic nie nagrała. I mam do siebie takie pretensje, ale powiem Wam szczerze, że nie miałam szansy. Nie miałam po prostu czasu. Wiecie oczywiście, jak się ma gości w domu. Naprawdę nagrałam jakieś tam 2 marne urywki, które przejrzałam, no i co ja z tych uryweczków zrobię? Nic. Także powiem Wam, kochani, że naprawdę to było nasze bodajże 4. spotkanie i ja za każdym razem, jak się spotykaliśmy, to przecież ja nagrywałam. Tym razem mi nie wyszło i bardzo Was za to przepraszam, bo naprawdę powinnam nagrać fajny filmik. No ale niestety nie wyszło mi to, bo dużo też czasu spędziłam w kuchni. No i co jeszcze było, działo się ze mną, takie przeziębienie miałam, czułam się bardzo źle. No i byłam tak słaba, że w sumie to zaczęłam myśleć, że mam koronę. No ale zrobiłam sobie test i wyszedł mi negatywny, także korony żadnej nie było. I powiem Wam szczerze, że do tej pory się czuję podle.
cały czas jakaś jestem, o dzisiaj zapomniałam witaminy wziąć. Cały czas jakaś taka jestem słaba, brakuje mi sił, brakuje mi motywacji. Są dni naprawdę, że najchętniej bym nie wstała z łóżka i nie poszła do pracy. Ale dobrze, że jeszcze wstaję i idę do tej pracy. Nie wiem, jakaś taka jestem naprawdę. Ja jestem zawsze taka pełna energii, no ale niestety nasze baterie kiedyś się wyczerpują i my nie możemy być cały czas pełni energii i takiego właśnie nastawienia pozytywnego. I właśnie to jest taki mój problem, dlaczego nie byłam 3 tygodnie na YouTubie. No ale teraz już jestem, dzisiaj nagrywam, nie będę już dalej leciała z tymi opowiastkami i mówiła co, a dlaczego nie, bo to nie ma sensu, ja nie wracam do tyłu, ja lecę do przodu i tak powinno być. Także teraz jedziemy sobie na te zakupy, zrobimy zakupy. Ja dzisiaj mam w planie trochę w domu zrobić, bo ostatni tydzień miałam bardzo ciężki. W ogóle miałam taki tydzień, że nie miałam czasu poodkurzać w domu. Dobrze, że mam tego Franka i Frank tam robotę też wykonuje. No i ja nie będę się teraz tak rozgadywała. No muszę wam też opowiedzieć, bo widzę, że ja już tu ładnie minuty walę. Nie będę już się tak rozgadywała, bo jeszcze chcę coś wam w ciągu dnia dzisiaj nagrać. Także teraz jedziemy na te zakupy. Jak sobie kupię te buty, to wam oczywiście pokażę i może zrobimy jakiś holik zakupowy. No i zostańcie dzisiaj w tą sobotę ze mną i widzimy się niedługo. A jeszcze co wam muszę powiedzieć, my już nie musimy chodzić w maseczkach, u nas maseczki już są zniesione. No chociaż widzę, że tutaj jeszcze dużo ludzi ma założone maseczki, ale ja nie zakładam. Ludzie chodzą w maseczkach, o alarm mi się włączy, ludzie chodzą w maseczkach. No właśnie, my nie wiemy, niby są maseczki zniesione, ale tutaj jest tyle ludzi w maseczkach, że my nie wiemy, co jest grane. Także gwejtnit. Dziwne, dziwne. Prawdopodobnie, że maseczki są zniesione. No ja tak słyszałam od koleżanki. Ona mówiła, że są zniesione, a tutaj wszyscy są w maseczkach. Także idziemy się zapytać. Na razie. No i my już zakupy w Lidlu zrobiliśmy. Teraz pojedziemy do Action. I to jest nieprawda, że mamy zniesione maseczki. No ja tak słyszałam, ale pytałam się teraz kasjerki przy kasie, jak płaciliśmy za zakupy. Ona mówi, że nie, że to jeszcze jest niezniesione, że maseczki są obowiązkowe. Także coś tam piszczy, ale to nieprawda. Także maseczki musimy zakładać. Ja już sobie weszłam bez maseczki. No ale okej. Teraz jedziemy do Action. I ja już jestem po zakupach w Action. Teraz jesteśmy w centrum. Teraz idę do tego sklepu z butami. Tak jak wam mówiłam, chcę sobie buty kupić. Jest dużo ludzi. Nie jechaliśmy windą na dół, dlatego że zajęta, trzeba dużo czekać. Strasznie jest dużo ludzi. Ja tak patrzę się w dół, bo jeszcze spadnę po tych schodkach. Także teraz buty i idziemy na jedzenie. Pójdziemy sobie do Chemy. Może sobie tam jakąś zupkę zjem. Najemy się i jedziemy do domu. Ja
nic w domu nie gotuje, dlatego idziemy teraz na jedzenie. W domu wieczorem tylko coś sobie na szybko jeszcze zjemy. Chociaż ja już naprawdę teraz zaczynam uważać z jedzeniem, bo trochę mi waga podskoczyła, ale to jest tylko moja taka głupia gadka, bo ja z tymi ciastami przesadzam, ale teraz powiedziałam, że stopuję z tymi słodyczami. No nie wiem, może jeszcze dzisiaj, o widzicie, ja jestem po prostu uzależniona od cukru, także pokażę wam później tak czy tak, co będę jadła. Dobrze, roś. No i to będę zajadać, jednak bez ciasta się nie obeszło. Tutaj mam ciasto, tutaj mam taką bułkę. To jest bułeczka taka z warzywami, zupa pomidorowa i kawka, więc ja idę wcinać. No i my już pojedli. Muszę wam powiedzieć, że tą zupę oddałam, bo zupę mi dali prawie zimną. Jak spróbowałam ją, to bleh. No i ta pani się pyta, czy mi podgrzać w mikroweli. Ja mówię, że nie, ja jej nie chcę tej zupy. Mogłam sobie jeszcze wziąć coś innego, no ale ja miałam tyle tego wszystkiego, że co tam wziąć innego. I tak jeszcze kawałek bułki zostawiłam i oddała mi pieniążki. Także my jesteśmy najedzeni, a teraz będziemy jechali już do domu, bo tam Bobuś na nas czeka. Mój kucycek mi opadł trochę na dół. No, tam Bobuś na nas czeka. Kupiłam sobie buty, ale nie było czarnych. Kupiłam sobie szare, w szarym kolorze, ale trochę inne niż tamte, co mam. Ale to nic, one są prawie takie same, ale to wam pokażę w domu, jak one wyglądają. Także teraz ja już się zbieram i widzimy się u mnie w domku. No i tak wyglądają moje zakupy, śmiać mi się chce. Tak jakbym wyniosła kuźwa pół Lidla, nie wiem. Tutaj jeszcze z tej strony są pieczywo, ale właśnie nie będę wam tak pokazywała, bo widzicie, co to tutaj jest. Ale co wam chcę polecić? Polecić wam chcę taki makaron w paczkach. Ja to kupuję w Lidlu. On już jest gotowy. I to jest makaron z gongorzolą. I tutaj mam drugi. To jest szpinak i pomidory. Także ja to źle jakoś pokazuję. Naprawdę. O! Okej. Tutaj mam w ogóle bałagan wszędzie. To wygląda tak. Wygląda tak i to na patelnię podgrzewacie i danie jest gotowe. Jeżeli ktoś nie ma czasu na gotowanie, to naprawdę to jest tak szybkie danie i pyszne, naprawdę pyszne, bo ja nie lubię tych gotowców, ale ten gotowiec akurat jest pyszny, także on jest w Lidlu. Teraz wam pokażę zakupy z Action. Tutaj już sobie naszykowałam. Kupiłam sobie na stół takie fajne podstawki. Kupiłam sobie dwie. Ja mam takie podgarki, jak stawiam na stół gorące, to mam takie większe, ale kupiłam sobie takie dwie mniejsze. Kupiłam sobie cztery takie filiżanki. Pokażę wam tak. Do kawy, bo one, każda ma inny wzór. Także cztery takie filiżanki. Kapcie. Kapciuszki fajne.
Tutaj jest taki bałagan, że szok, ale zaraz będzie wszystko ogarniane. Świeczki, bo to mi jest zawsze potrzebne. Tutaj kupiłam takie z tych dużych, one są większe. Dezodorant dla siebie. Taką świeczkę, ona bardzo ładnie pachnie. Już miałam taką, to jest taki różany zapach. Pasta Colgate Oral-B. I tutaj są takie do ścierania kurzów, takie szczoteczki. I tu się zakłada takie, taką ściereczkę. Jezus, jak ja to tłumaczę. No wiecie, o co mi chodzi, to jest do kurzu. I to się fajnie na ten patyczek zakłada i kurz można sobie na szafie, na górze fajnie pościerać. To jest naprawdę bardzo dobre. Nawet tak w tygodniu na szybko, jak nie mam czasu, a widzę, że jest trochę kurzu, to wezmę to i tak. To jest Martina Dezodorant Dove. Tutaj jeszcze mam dwie takie świeczki. One bardzo ładnie pachną. Bioetanol oczywiście. Jeszcze pasta do zębów. I kupiłam sobie dzisiaj taki kosz. Ojej, co tam? Tam jest coś w środku. Zaraz zobaczę, co tam jest. Baterie. Baterie. Ten kosz kupiłam sobie do toalety. On mi będzie fajnie pasował. On jest czarny. To oczywiście odkleję. Zawsze mnie wkurzają te naklejki, bo one bardzo ciężko schodzą. Ale jest fajny z takim drewnianym zakryciem. W toalecie mam taki biały, plastikowy, ale on jest bardzo malutki i przyda mi się taki większy, więc kupiłam sobie ten. No i tutaj jeszcze jest pasta następna do zębów. I to są moje zakupy z Action. Pokażę Wam teraz buty. Kupiłam sobie te buty, bo nie było czarnych, także kupiłam sobie szare. One są naprawdę fajne, takie masywne, fajnie są zrobione. Tutaj z tyłu tak wyglądają i są cieplutkie. Ja chciałam czarne i tutaj sobie przygotowałam, bo Wam chcę pokazać. Miesiąc temu kupiłam sobie te. Ja właśnie chciałam sobie kupić takie czarne, ale tych czarnych nie było, więc sobie wzięłam te szare. No i one się różnią tylko tym, że tutaj jest to ten kożuszek. No ale to nic, one też fajnie wyglądają. I one są naprawdę tak wygodne, tak cieplutkie i do jeansów, do wszystkiego pasują. To nie są oryginalne, ale do takiego codziennego biegania mogą być. Mówią, że uksy już są niemodne. Dla mnie uksy będą zawsze modne. Są wygodne, cieplutkie i ja uwielbiam w nich chodzić. Do takiego biegania codziennego są super. No i przede wszystkim cieplutko w nóżki. Także to są całym... Aha, nie, jeszcze. Jeszcze kupiłam sobie plecak, tak jakbym miała mało plecaków. Taki plecak sobie kupiłam. Kosztował 20 euro. Tam właśnie, gdzie te buty sobie kupiłam. I ten plecak sobie kupiłam, bo jest fajny. Dla mnie wszystko jest fajne. Jest fajny, pakowny.
i będę miała też do pracy. No, do tej pracy tyle rzeczy mi potrzeba, wszystko do pracy. Nie, akurat powiem Wam szczerze, że miałam plecak czarny, ale go oddałam, bo był za duży i plecaka czarnego nie mam, a plecak czarny mi jest bardzo potrzebny. Mam ten jasny, co sobie ostatnio kupiłam na bazarze i mam taki fioletowy, ładny z Guessa, ale ten fioletowy nie zawsze mi do wszystkiego pasuje, a czarny to jest uniwersalny kolor i bardzo mi się przyda. Wszystko. Ja naprawdę mam taki huk roboty w domu. Tyle muszę zrobić. Zmywarkę wyczyścić. Zmywarka zmywarką, ale łóżko przebrać, pościel zdjęłam. Co dzisiaj nie zrobię, to dokończę jutro. Ale ja naprawdę muszę ogarnąć swój dom, bo w tygodniu nie mam czasu. I nie chce mi się. A muszę Wam w ogóle powiedzieć, że na Disney Plus zaczęłam oglądać piękny serial. To są 4 sezony. Tytuł tego serialu to Zemsta. I 4 sezony. Teraz ja już oglądam 4 sezon i powiem Wam, że serial mnie tak wkręcił, że ja nie mogę go przestać oglądać. I właśnie w tygodniu, co jest w tygodniu? Ja idę do pracy, przychodzę, szybko robię obiad, kąpię się i biegnę, oglądam swój serial. Także już jestem na 4 sezonie. Piękny serial, Zemsta. Naprawdę proponuję Wam, żebyście zobaczyli ten serial. Super jest. Także dzisiaj też wieczorem, jak już wszystko poogarniam, to siadam wygodnie i lecę dalej ze swoim serialem. No ale w tygodniu to naprawdę ja nie mam czasu. Sami wiecie, jak się idzie do pracy, przychodzimy, to jesteśmy też zmęczeni i nam się nic nie chce robić. Także to, co dzisiaj nie zrobię, teraz idę. Biorę się za pracę, to co nie zrobię dzisiaj, dokończę jutro i w poniedziałek mogę iść spokojnie do pracy. Także ten weekend jest w ogóle nieciekawy, bo zakupy i w domu porządki, no ale takie jest życie niestety. Okej, także ja teraz idę sobie to ogarnę i widzimy się zaraz. No, ja już tutaj trochę ogarnęłam. A kto tutaj jest? Bobiś, Bobisławek. On się tak boi. Zobaczcie, jakie to kochane. Muszę Wam powiedzieć, że Bobi był tak chory. On teraz miał zapalenie uszu. I we wtorek byliśmy z nim. Nie, nie bój się. We wtorek byliśmy z nim u weterynarza. Mówią malutko. I Bobuś dostał, już go puszczę, bo on się denerwuje. I Bobi dostał antybiotyk, bo ma zapalenie uszu. No i on w ogóle się tak strasznie boi weterynarza, że dla niego każda wizyta tam to jest takie przeżycie. No wydaje mi się, że wszystkie pieski tak mają. Rex kiedyś też się tak bał weterynarza, dlatego on jest teraz ten tydzień taki przerażony, bo ja jeszcze mu zakraplam uszy, ten antybiotyk on dostał w kropelkach, także ja muszę mu 2 razy dziennie rano i wieczorem zakraplać uszka i on się tego tak boi. W ogóle on na początku, jak te uszy go tak bolały, to uciekał do Oliwii pod łóżko. Chował się pod łóżkiem, żeby nie zakraplać mu tych uszu. Także to dramat, jak zwierzątka są chore i coś je boli. Ja idę jeszcze trochę dalej z porządkami domowymi. A z Wami już się przychodzę pożegnać.
Jeszcze dzisiaj tylko trochę zrobię, muszę sobie łóżko przebrać i więcej nie będę już robiła, bo chcę mieć trochę tej soboty też dla siebie. Usiądę i lecę z moim serialem, także będę sobie serial oglądała. No ale jeszcze trochę rzeczy ogarnę, żebym tak jutro nie miała tyle roboty. I tak mówię, że w domu to jest non-stop jakaś praca. No ale okej. Lepiej zamknąć oczy i to zostawić. I iść sobie serial fajny oglądać. Albo wyjść z domu, wyjść sobie. No, najlepiej. Ale jak przyjdziemy, to znów to na nas będzie czekało. Także ja się tym nie przejmuję, to co zrobię, to zrobię, to co zrobię, nie zrobię, to nie zrobię. A jeszcze w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że na święta wielkanocne jadę do Polski. To już jest na bank, bo ja zawsze sobie wyjazd planuję i nigdy mi to nie wychodzi. Teraz miałam jechać w styczniu na te spotkanie klasowe. No ale to spotkanie tak czy tak zostało przesunięte, dlatego że dużo osób nie było, więc muszę napisać też do koleżanki, że na Wielkanoc będę, może tam jakoś zorganizujemy coś. To już będzie taka fajna może pogoda też, bo to już kwiecień. Także ja jadę na cały tydzień do Polski. Jedzie Bobuś ze mną, Bobie go zabieram ze sobą i święta spędzam w Polsce. Odpoczywam, nie będę musiała tutaj nic robić i to będzie najlepsze rozwiązanie dla mnie. Odpoczynek zasłużony. Także ja już nie przedłużam. Życzę Wam jeszcze fajnej soboty, fajnego wieczorka. No i udanej niedzieli, fajnej, spokojnej, udanej niedzielki. No i my widzimy się za tydzień, tak, tak, nie za 3 tygodnie albo za 4, za tydzień. Także do zobaczenia, pa!